także moment na refleksję o naszej, o kondycji naszej edukacji. I tej narodowej, i tej naszej chińskiej. A cieszymy się z wspaniałych wyników sprawdzianów i egzaminów, z piękniejących budynków i szkół, i przedszkoli, z gdyńskich sześciolatków, które nie boją się pójść do szkoły i z tych wszystkich projektów, dzięki którym nasze gdyńskie dzieci zwiedzają Europę i świat.
Święto edukacji to taki moment radości dla nas wszystkich. Pewnie myślimy sobie o wielu wyzwaniach, wielu sprawach, które towarzyszą najważniejszym sprawom, które notuje Państwa środowisko. W życiu publicznym, w wymiarze publicznym, taką miarą skuteczności działania jest umiejętność rozwiązywania wyzwań, które na bieżąco stawia dzień. Gdy dzisiaj myślimy o tych wyzwaniach, które dotykają środowisko edukacyjne, na co dzień każdy z Państwa. Skuteczność Państwa pracy, efekty Państwa pracy to mierzenie się z wyzwaniami, które tak naprawdę będzie można ocenić za lat 15, za lat 20, wtedy, kiedy te najmłodsze pociechy, przechodząc wszystkie cykle edukacyjne, będą mierzyć się z wyzwaniami świata dorosłych. Świat zmienia się, zmieniają się wyzwania i pewnie każdy z Państwa na co dzień stawia sobie pytania, jak pogodzić z pozoru sprzeczne z sobą poszukiwanie wartości, jak dobrze przygotować do egzaminu, ale tak naprawdę jak w tym samym czasie w sposób harmonijny kształtować osobowość młodego człowieka. Jak budować nowoczesne narzędzie edukacyjne, też pamiętać o tych wartościach, które w przeszłości bardzo silnie sprawdzały się. Uczciwość, rzetelność, prawość,